osoby do tej konferencji, czyli weźmiemy Cezarego, weźmiemy Przemka i weźmiemy Aleksa. Ja się też okienko rozmowy z rozmową konferencyjną, które jak teraz napiszę cześć, to wszyscy koledzy to cześć dostali. Jeśli znajdą chwilę, to mi odpowiedzą. Tutaj na tym przykładzie możemy pokazać taką fajną, o jak widać, oni zaczynają mi powoli odpowiadać. Te linki pozwalają się dzielić dalej, tak? To znaczy tego linka z tym filmem, który dostałem od Czarka, jak na niego wjadę, pojawia mi się wklej do rozmowy i do aktywnej rozmowy, którą teraz rozmawiam tutaj z kolegami. Elegancko zapakował mi się ten link. Wszyscy oni dostali tego linka. Mogę to też wysłać, niekoniecznie do rozmowy, w której jestem. Wtedy mi się pojawi to takie magiczne okienko i wtedy mi się otworzą okna rozmowy z każdą osobą po kolei. Albo mogę też w ten sposób stworzyć nową konferencję, bo jeżeli zrobię tak, to wybiorę ileś osób i zaznaczę tam tutaj jinx, to otworzy się konferencja konkretnie z tym linkiem. To jest taka konferencja ad hoc, ale pomyśleliśmy też o firmach i o tym, że są grupy ludzi, którzy często wymieniają różne rzeczy i piszą do wielu, więc taką konferencję, która normalnie na mojej liście kontaktów występuje jako coś chwilowego, ja mogę wziąć i nazwać. Nazwijmy ją konferencja na prezentacji. I ona trafi na moją listę kontaktów. O, tu właśnie dostałem chmurkę. Można też jej ustawić opis. Opis to jest takie fajne miejsce, do którego dostęp mają wszyscy, nie tylko twórca konferencji, więc na przykład u nas jest zawsze przykładem jest konferencja działu usability, a opis jest dziś od rana wszystkim nam chce się bardzo pracować, a ktoś go potem zmienia i tym podobne rzeczy. Ale ten... A, właśnie Przemek zmienił, właśnie go zmieniam, no to ja może nie będę zmieniał. O, przepraszam. I tak dalej, tak? Mogę tych okien mieć otwartych dużo, jak widać tutaj gram z Czarkiem dalej w te gry, tutaj z Łukaszem mógłbym pograć w Warcaby, ale już może z Sunrise'a, znaczy z serwisu WW nie będę rozmawiał. Tutaj pokażemy, tu są te ostatnie, tak? Czyli znowu mam wszystkie ostatnie rozmowy pokazane, tutaj mam te powiadomienia.